Królowa nieba w Królestwie Woli Bożej, w ogniu swojej miłości, Maryja, czująca się Matką Jezusa, udaje się na poszukiwanie serc dla ich uświęcenia. Odwiedza świętą Elżbietę, uświęca świętego Jana. Maryjo krocząca przez góry w towarzystwie Józefa, potem sama idąca tam, gdzie mieszka Elżbieta, i wchodząc ty pozdrowiłaś ją, a wtedy stał się cud. Dzieciątko w łonie jej poruszyło się, a ty śpiewałaś: wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój. Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu Zbawcy mym. Wyśpiewałaś uwielbienia hymn, Matko. Matko, dziękuję ci, dziękuję ci. Modlitwa od Królowej Niebios na każdy dzień miesiąca maja. Niepokalana Królowo, moja Boża Matko, przychodzę na Twe matczyne kolana jako Twoje kochane małe dziecko, aby wtulić się w Twoje ramiona i prosić Cię moim najbardziej wymownym spojrzeniem, w tym miesiącu poświęconym Tobie, o największą łaskę spośród wszystkich, abyś mnie wprowadziła w życie Królestwa Woli Bożej. Święta Matko, Ty, która jesteś Królową tego Królestwa, wprowadź mnie jako swoje dziecko do życia w nim, aby już więcej nie pozostawało ono puste, ale aby zapełniło się Twoimi dziećmi. Powierzam się Tobie, moja wszechwładna Królowo, ażebyś mogła kierować moimi krokami do Królestwa Woli Bożej, i mocno trzymana przez Ciebie za rękę będziesz prowadziła całą moją istotę ku nieskończonemu życiu w woli Bożej. Będziesz matką dla mnie i z tego powodu ja oddam Ci moją wolę, a Ty wymienisz ją dla mnie na wolę Bożą. W ten sposób będę pewna, że nigdy nie opuszczę jej królestwa. Dlatego też proszę Cię, oświeć mnie, abym mogła zrozumieć, co znaczy wola Boga. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Mały kwiatek miesiąca. Rano, w południe i wieczorem, to znaczy trzy razy w ciągu dnia, przyjdź na kolana Bożej Matki i prosząc, aby Cię objęła ramionami, powiedz do niej: moja Matko, kocham Cię. Kochaj mnie również i daj łyk woli Boga dla mojej duszy. Daj mi również swoje błogosławieństwo, abym spełniała wszystkie moje powinności pod Twoim matczynym nadzorem. Dusza do swojej Bożej Matki. Matko Boża, Twoja biedna córka ogromnie Cię potrzebuje. Jesteś Matką Jezusa oraz moją Matką.
a to daje mi prawo przebywania blisko Ciebie i pozostawania z Tobą, abym krocząc w ślad za Tobą mogła formować moje kroki na podobieństwo Twoich, co mnie nauczy właściwego postępowania w różnych okolicznościach mojego życia. Lekcja Królowej Nieba. Błogosławiona córko, jak słodkim dla mnie jest Twoje towarzystwo, gdy widzę, że chcesz postępować za mną i naśladować mnie, czuję ulgę od płomieni miłości, które mnie pochłaniają. Och tak, mając Ciebie blisko mnie, będę Cię mogła z łatwością uczyć, jak żyć w woli Bożej. Dlatego podążaj za mną i słuchaj mnie. Nie wcześniej stałam się matką Jezusa i Twoją matką, zanim nie podwoiły się moje morza miłości i niezdolna w sobie utrzymać. Czułam chęć ich rozszerzenia i zostania tą pierwszą, która przyniesie Jezusa do stworzeń, nawet za cenę wielkiego poświęcenia. Ale cóż ja właśnie mówię? Jakież to poświęcenie? Gdy ktoś prawdziwie kocha, ofiary i ból są dla niego pocieszeniem. Są one ulgą i uzewnętrznieniem miłości zawartej w człowieku. Och, moja córko, jeśli nie doświadczysz dobra ofiary, jeśli nie odczujesz, jakie niezbędne korzyści ona przynosi, jest to znak, że wola Boża nie rządzi w tobie, jak i królowa. Sama to daje duszy taką moc, że czyni ją niezwyciężoną i zdolną do przetrwania każdego bólu. Połóż swoją rękę na sercu i zastanów się, ile jest w nim próżnych miłości. Pomyśl, poczucie własnej godności, które wstrząsane jest przy byle nieporozumieniu, te małe przywiązania, które odczuwasz w stosunku do osób i do rzeczy, to znużenie w czynieniu dobra, to dokuczanie. Jeśli ci się coś nie podoba, wszystko to kształtuje puste, czcze, przestrzenie miłości w twoim sercu, które jak małe gorączki pozbawiają cię siły i chęci wypełniania się wolą Bożą. Och, również i ty poczujesz odświeżającą i zdobywczą siłę w swojej ofierze, jeśli miłością wypełnisz te puste przestrzenie. Moja córko, daj mi teraz swoją rękę i podążaj za mną, ponieważ będę kontynuować udzielanie ci lekcji. Opuściłam Nazaret w towarzystwie świętego Józefa, przebyłam górę, stawiając czoła drugiej drodze do Judei, aby odwiedzić Elżbietę, która będąc w podeszłych latach w cudowny sposób stała się matką. Udałam się do niej nie tylko po to, aby złożyć jej kurtuazyjną wizytę, ale płonęłam ogromnym pragnieniem przyniesienia do niej Jezusa. Przepełniona łaską, miłością i światłem, jakie w sobie odczuwałam, byłam jakby popychana do zaniesienia ich i do stukrotnego zwielokrotnienia życia mojego Syna w stworzeniach. Tak, moja córko, miłość matki, którą miałam dla wszystkich, a zwłaszcza dla ciebie, była tak wielką, że odczuwałam niesłychaną potrzebę dania mojego Jezusa wszystkim, aby wszyscy mogli go posiadać i wszyscy mogli go kochać. Prawo matki pomiędzy mną i Fiat wzbogaciło mnie taką siłą, że zwielokrotniło tyle razy Jezusa, ile było stworzeń, gotowych, aby go przyjąć. Był to największy cud, jaki mogłam uczynić. Mieć Jezusa na podorędziu, aby móc dawać go każdemu, kto chciałby go mieć. Jakże bardzo czułam się szczęśliwą. Jak bardzo bym chciała, moja córko, ażebyś ty również, gdy przybywasz pomiędzy ludźmi i składasz im wizyty, niosła zawsze Jezusa ze sobą, zawsze była gotową przybliżyć go ludziom i pragnęła sprawić, aby był kochany.
Po szeregu dniach podróży dotarłam do Judei, z pośpiechem podążałam do domu Elżbiety. Wyszła naprzeciwko mnie z radością. Podczas pozdrawiania, jakie złożyłam, stała się rzecz wspaniała. Mój maleńki Jezus, radując się w moim łonie, oczyścił małego Jana promieniami swojej własnej boskości w łonie jego matki. Uświęcił go, dał mu poznać, że jest synem Boga i udzielił mu łaski używania rozumu. Jan, przepełniony radością i miłością, skoczył wówczas tak wysoko, że to aż wstrząsnęło Elżbietą. Napełniona również światłem boskości mojego syna, pokazała, że stałam się matką Boga i, wyrażając swoją miłość, drżąca z wdzięczności zawołała: a skądże mi to, że przyszła matka Pana mego do mnie? Nie zaprzeczałam tej najwyższej tajemnicy, raczej pokornie ją potwierdziłam. Wychwalając Boga kantyczką Magnificat, podniosłą kantyczką, którą Kościół nieprzerwanie oddaje mi cześć, obwieściłam, że Pan uczynił wielkie rzeczy mnie, swojej służebnicy, i dla tej przyczyny wszystkie pokolenia zwać mnie będą błogosławioną. Moja córko, czułam się trawiona chęcią dania ujścia płomieniom miłości, które mnie ogarniały, oraz powierzenia mojej tajemnicy Elżbiecie, która również oczekiwała przyjścia na świat Mesjasza. Tajemnica jest potrzebą serca, nieprzeparcie dążącego do wyjawienia jej osobom zdolnym zrozumieć siebie nawzajem. Któż kiedykolwiek mógłby ci powiedzieć, ile dobrego przyniosła moja wizyta Elżbiecie, Janowi i wszystkim w tym domu? Każdy został uświęcony, napełniony szczęściem, zauważył niezwykłe radości, rozumiejąc rzeczy niepojęte. Jan w szczególny sposób został obdarowany, otrzymując wszystkie łaski potrzebne do przygotowania, ażeby stać się zwiastunem mojego syna. Najdroższa córko, wola Boża czyni wielkie i niesłychane rzeczy wszędzie tam, gdzie sama rządzi. Jeśli uczyniła tak wiele cudowności, to dlatego, że posiadała we mnie swoje królewskie miejsce. Jeśli i ty pozwolisz woli Bożej rządzić w twojej duszy, to i ty także staniesz się tą, która zanosi Jezusa do stworzeń. Ty także będziesz czuła nieodpartą potrzebę dania Go każdemu. Dusza, święta Matko, jak bardzo ci dziękuję za twoje wspaniałe lekcje. Czuję, że mocą swoją wzbudzają one we mnie nieustanną tęsknotę za życiem w woli Bożej. Ale aby otrzymać tę łaskę, przyjdź, stąp razem z Jezusem do mojej duszy, odnów we mnie wizję, jaką złożyłaś Elżbiecie Świętej, oraz spraw cuda, jakie dla niej uczyniłaś. Ach tak, moja Matko, przynieś mi Jezusa, uświęć mnie. Posiadając Jezusa, będę wiedziała, jak czynić Jego najświętszą wolę. Mały kwiatek, aby mnie uczcić, zmówisz trzy razy Magnificat w podziękowaniu za wizytę, jaką złożyłam świętej Elżbiecie. Zawołanie: święta Matko, złóż wizytę mojej duszy i przygotuj w niej godne miejsce dla przebywania woli Bożej. Pierwszy Magnificat w podziękowaniu za wizytę, jaką złożyła Maryja świętej Elżbiecie. Wielbi dusza moja Pana i rozradował się duch mój w Bogu Zbawicielu moim, gdyż wejrzał na niskość służebnicy swojej.
Oto bowiem odtąd błogosławioną zwać mnie będą wszystkie narody, albowiem uczynił mi wielkie rzeczy, który możny jest i święte imię Jego. Uczynił moc ramieniem swoim, rozproszył pysznych ich serca, strącił mocarzy ze stolicy, a podwyższył pokornych. Łaknących napełnił dobrami, a bogaczy z niczym puścił. Przyjął Izraela sługę swego, wspomniawszy na miłosierdzie swoje, jak mówił do ojców naszych, Abrahamowi i potomstwu jego na wieki. Drugi Magnifikat w podziękowaniu za wizytę, jaką złożyłaś Maryjo świętej Elżbiecie. Wielbi dusza moja Pana i rozradował się duch mój w Bogu Zbawicielu moim, gdyż wejrzał na niskość służebnicy swojej. Oto bowiem odtąd błogosławioną zwać mnie będą wszystkie narody, albowiem uczynił mi wielkie rzeczy, który możny jest i święte imię Jego. Uczynił moc ramieniem swoim, rozproszył pysznych ich serca, strącił mocarzów ze stolicy, a podwyższył pokornych. Łaknących napełnił dobrami, a bogaczy z niczym puścił. Przyjął Izraela sługę swego, wspomniawszy na miłosierdzie swoje, jak mówił do ojców naszych, Abrahamowi i potomstwu jego na wieki. Trzeci Magnifikat w podziękowaniu za wizytę, jaką złożyłaś Maryjo świętej Elżbiecie. Wielbi dusza moja Pana i rozradował się duch mój w Bogu Zbawicielu moim, gdyż wejrzał na niskość służebnicy swojej. Oto bowiem odtąd błogosławioną zwać mnie będą wszystkie narody, albowiem uczynił mi wielkie rzeczy, który możny jest i święte imię Jego. Uczynił moc ramieniem swoim, rozproszył pysznych ich serca, strącił mocarzy ze stolicy, a podwyższył pokornych. Łaknących napełnił dobrami, a bogaczy z niczym puścił. Przyjął Izraela sługę swego, wspomniawszy na miłosierdzie swoje, jak mówił do ojców naszych, Abrahamowi i potomstwu jego na wieki.